Najlepszych polskich bokserów tajskich. Niekwestionowaną gwiazdą był wicemistrz świata w kickboxingu Dawid Kasperski. Relacja Łukasza Ciony. Tajski boks we Wrocławiu staje się coraz bardziej popularny. W walkę wieczoru Dawida Kasperskiego z Panczera Wrocław obejrzało 500 000 widzów w strefie biznesowej Stadionu Miejskiego. Przeważałem od początku samego końca. Znaczy, tak jak chciałem narzucić mu tempo. Ja się czuję w walce dyktatorem. Na tyle ciężko trenuję i zawsze staram się rozwijać się w jak najlepszy sposób, że po prostu muszę narzucić każdemu swoje warunki. Organizatorzy wrocławskiego Thai Battle byli dumni z wysokiej frekwencji na zawodach. Cieszę się bardzo, publiczność dopisała. Walki też jak na razie są bardzo pasjonujące, oby tak dalej. Walki stały na wysokim poziomie. Ambasador gali mistrz świata Paweł Jędrzejczyk liczy, że tajski boks stanie się we Wrocławiu bardzo ważnym sportem. Mam nadzieję, że kolejne edycje przyciągną również takich kibiców, tym bardziej, że mam zamiar również ja tutaj zawalczyć na takiej gali, walkę zawodową, także mam nadzieję, że przyjdą kibice i będą chcieli to zobaczyć. Kibice nie mieli wątpliwości, emocje były ogromne. Walki miały bardzo wysoki poziom. Szczególne wrażenie na mnie zrobił Dawid Kasperski. Tajski boks będzie jedną z dyscyplin rozgrywanych podczas Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu World Games 2017. Fakty Łukasz Ciona. To wszystko, co dziś przygotowali reporterzy Faktu.